troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Koniec kwietnia w 2002 roku w Buchaja wybuchły krwawe walki między partyzantami z FARC i grupami paramilitarnymi. Ponad 1500 znalazło schronienie w miejscowym kościele, w Domu Kultury i w klasztorze sióstr Augustianek. 2 maja 2002 roku ładunek wybuchowy wystrzelony przez FARC wpadł do kościoła. Zginęło 79 osób, w tym blisko 50 dzieci, a około 100 zostało rannych. Tragiczne wydarzenie przeszło do historii jako masakra z Buchaja. Kilka dni później do Buchaja wrócił ksiądz Anton Ramos. Pod ruinami kościoła dostrzegł resztki Chrystusa ukrzyżowanego bez rąk i nóg. Pozostał jedynie tułów i głowa. Gipsową figurę Chrystusa sprowadził do Buchaja ksiądz Luis Maso Palacios, który w 1999 roku został zabity przez grupy paramilitarne. Była podobna do setek innych figur, które są w kolumbijskich kościołach. Chrystus z Buchaja stał się jednak symbolem śmierci i cierpienia niewinnych, ale także nadziei, że dobro zwycięży zło. Figura nigdy nie została odrestaurowana. Ten Chrystus zatrzymał wiele kul, które miały trafić w tych, którzy byli w kościele. Gipsowa figura, niezbyt mocna, która wytrzymała wybuch i na którą spadł mur, mogła zostać całkowicie zniszczona. Ocalał jednak tułów ze śladami kul i wybuchu. W takim samym stanie, w jakim była figura Jezusa, znalazło się wiele osób, które były wówczas w kościele. Ludzie nie chcą żyć cały czas w wojnie. Symbole muszą pozostać. Dlatego postanowiłem zachować figurę Chrystusa pośród bólu, cierpienia i braku nadziei, jakie wtedy zapanowały, mówi ksiądz Anton Ramos. W modlitwie narodowej o pojednanie udział wzięło około 6 tysięcy osób, w tym prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos z małżonką. Obecni byli przedstawiciele ofiar wojny domowej, wojska, policji, a także byli partyzanci. Na początku został odczytany psalm 85, który posłużył następnie za motyw krótkiej prezentacji tanecznej obrazującej potrzebę pokoju i pojednania. Potem papież z dużą uwagą wysłuchał czterech świadectw, które zobrazowały tragedię ofiar wojny i przemocy w Kolumbii. Od pierwszego dnia pragnąłem, by nadeszła ta chwila naszego spotkania, powiedział papież po wysłuchaniu świadectw. Jestem tutaj nie tyle, aby mówić, ile żeby być blisko was, spojrzeć wam w oczy, aby was wysłuchać i otworzyć moje serce na wasze świadectwo życia i wiary. Chciałbym, jeśli Bóg da mi łaskę, bo to łaska, płakać z wami. Chciałbym, abyśmy razem się modlili i abyśmy sobie przebaczyli. Także i ja muszę prosić o przebaczenie. I abyśmy w ten sposób wszyscy razem mogli patrzeć i iść naprzód z wiarą i nadzieją. Spotykamy się u stóp ukrzyżowanego z Buchaja, który 2 maja 2002 roku był świadkiem i cierpiał z powodu rzezi dziesiątków osób, które schroniły się w jego kościele. Nie ma on już ramion, ale zachowuje swe oblicze i patrzy na nas. Kocha nas. Ukazuje nam po raz kolejny, że przyszedł cierpieć za swój lud i wraz ze swoim ludem. Aby nas nauczyć, że nienawiść nie ma ostatniego słowa, że miłość jest silniejsza od śmierci i przemocy. Dziękując tym, którzy podzielili się swoimi świadectwami, Franciszek nawiązał do ich słów, podkreślił, że przemoc rodzi przemoc, nienawiść kolejną nienawiść. Trzeba więc przerwać ten łańcuch, a jest to możliwe tylko przez przebaczenie i pojednanie. Z pomocą Chrystusa, żyjącego pośród wspólnoty, można pokonać nienawiść, dodał Ojciec Święty. Zwrócił też uwagę, że miłość wyzwala i leczy rany ofiar, a w końcu, w ten czy inny sposób, niewinni czy winni, wszyscy jesteśmy ofiarami. Trudno zaakceptować przemianę ludzi, którzy odwołali się do okrutnej przemocy, aby osiągnąć swoje cele, aby chronić nielegalne interesy i wzbogacić się, czy złudnie uważając, że bronią życia swoich braci. Z pewnością wyzwaniem dla nielegalne interesy skórskiej, że ci ludzie, którzy wyrządzili cierpienia całym wspólnotom i całemu krajowi, mogą podjąć jakieś kroki pozytywne. Chociaż nadal trwają konflikty, przemoc czy uczucie zemsty, nie przeszkadzajmy, by sprawiedliwość i miłosierdzie spotkały się w ucisku, co zakłada historia cierpienia Kolumbii. Uleczmy ten ból i zaakceptujmy każdego człowieka, który dopuścił się przestępstw. Uznaje je, żałuje i postanawia je naprawić, przyczyniając się do budowy nowego porządku, w którym istnieją sprawiedliwość i pokój. La justicia y la paz.
papież podkreślił ponadto, że w całym tym długim, trudnym procesie pojednania konieczne jest również zaakceptowanie prawdy. A prawda nie powinna prowadzić do zemsty, tylko do pojednania i przebaczenia. Na zakończenie Franciszek zaapelował, czyniąc to, jak powiedział, jako brat i ojciec. Kolumbia, abre tu corazón de pueblo de Dios. Kolumbio, otwórz swe serce ludu Bożego i daj się pojednać. Nie bój się prawdy i sprawiedliwości. Drodzy Kolumbijczycy, nie bójcie się prosić o przebaczenie i przebaczać innym. Nie opierajcie się pojednaniu, które was zbliża do siebie. Sprawia, że odnajdujecie siebie jako bracia i pokonujecie wrogość. Nadszedł czas, by zaleczyć rany, budować mosty, wyrównać różnice. Nadszedł czas, aby rozbroić wrogość, zrezygnować z zemsty i otworzyć się na współistnienie w oparciu o sprawiedliwość, prawdę i tworzenie prawdziwej kultury, braterskiego spotkania. Obyśmy mogli żyć w zgodzie i braterstwie, jak tego chce Pan. Prośmy, byśmy byli budowniczymi pokoju, byśmy wszędzie tam, gdzie panuje nienawiść i niechęć, siali miłość i miłosierdzie. Donde haya odio y resentimiento, pongamos amor y misericordia. Oddajemy jeszcze głos naszemu korespondentowi, ojcu Raczkiewiczowi. Na zakończenie zawierzył Kolumbię Chrystusowi z Puchara. Papieskie słowa wielokrotnie przerywały oklaski zebranych. Na zakończenie Franciszek, zanim opuścił Via Vicencio, pomodlił się jeszcze przy Krzyżu Pojednania, który znajduje się w największym parku Via Vicencio, Parque de los Fundadores. Tam też posadził drzewo jako symbol nowego życia i pokoju. Następnie udał się na lotnisko Apiaj Via Vicencio, skąd odleciał do Bogoty. Przed nuncjaturą czekała na papieża grupa ofiar konfliktu w Kolumbii. Papież z uwagą wysłuchał ich słów, szczególnie Cecylii Mosquera, która wyznała, że nie potrafi przebaczyć tym, którzy spalili jej dom i zniszczyli rodzinę. Franciszek zachęcił wszystkich, aby z Bożą pomocą starali się przebaczyć, podziękował za obecność i udzielił błogosławieństwa. Bez wątpienia był to szczególny dzień dla papieża, nawet jeżeli nie ma dni bardziej czy mniej ważnych, powiedział watykański rzecznik prasowy, komentując wczorajszy dzień papieskiej wizyty w Kolumbii, a szczególnie spotkanie modlitewne w intencji pojednania narodowego. Greg Burke podkreślił, że Franciszek od początku swojego pontyfikatu porusza temat miłosierdzia i przebaczenia. Widzimy go ciągle przed Bogiem, jak modli się o przebaczenie, dodał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Zapytany o wielkie rzesze ludzi otaczające w tych dniach papieża, powiedział. Uważam, że papież jest przyzwyczajony do wielkich mas ludzi. Tak było już w innych krajach, gdzie przebywał, na przykład w Meksyku. Widzę jednak, że za każdym razem to mu w jakimś sensie pomaga, kiedy widzi tę energię i radość. Jemu się to podoba. Papież to człowiek, który się uśmiecha i któremu podoba się zobaczyć uśmiech u innych. Chociaż jest kimś, kto doskonale zna cierpienie, wie, jak ludzie cierpią i chce być blisko nich. Proces przebaczenia i pojednania nie jest i nie będzie łatwy, ale jeżeli nie zrobimy pierwszego kroku w jego stronę, to nie będzie drugiego, trzeciego, czwartego, stwierdził ordynariusz diecezji Tibú, położonej na północy Kolumbii, przy granicy z Wenezuelą, w jednym z regionów najbardziej dotkniętych skutkami wojny domowej. Biskup Omar Alberto Sanchez Cubillos zauważył, że wprawdzie bardzo ważne jest porozumienie zawarte między rządem a partyzantami z FARC, jednak są też inne, bardzo silne grupy rebeliantów, stąd o pojednanie nie jest łatwo, pomimo tak wielu podejmowanych wysiłków. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego kolumbijski biskup mówił także o przebaczeniu w relacjach między byłymi partyzantami a ich ofiarami. Jest to proces zarówno jednostkowy, jak i wspólnotowy, ale postępują wolno. Nikt nie może zmusić drugiego do przebaczania. Są pewne działania, przewidziane ugody. Grupy, które były sprawcami zła, muszą prosić o przebaczenie, ale przebaczenie ze strony ofiar jest czymś innym. Przebaczenie ze strony społeczeństwa tym grupom, przebaczenie przez partyzantów, państwu za jego działania. To zbiór wielu połączonych ze sobą procesów. Myślę, że przynajmniej w moim regionie przez najbliższych 15-20 lat nie będziemy jeszcze żyli w atmosferze, w której można będzie powiedzieć: osiągnęliśmy pierwszą część pokoju możliwego do utrzymania. Przetrawiliśmy żałobę, cierpienie ofiar. Zdołaliśmy zrozumieć przeszłość, aby w przyszłości uniknąć podobnych rzeczy. Wiele, zbyt wiele składowych. A wszyscy musimy się tu zaangażować.
Kościół też musi dać swoje przesłanie. Społeczeństwo winno otworzyć serce na możliwość przebaczenia i pojednania, którego nie osiąga się za pomocą dekretów, a grupy rebeliantów będą musiały powrócić do życia, jakiego nie znają, gdyż do tej pory walczyły. Myślę więc, że nie będzie łatwo. Ale jeżeli nie zrobimy pierwszego kroku, to nie będzie drugiego, trzeciego, czwartego. Se non facciamo il primo passo, non ci sarà il secondo, il terzo. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Radia Maryja w Toruniu. Jest 16:30. Jakaś organizacja, wiesz? Który mówił o tym, że 45% Polaków nie potrafi udzielać pierwszej pomocy, posłuchali sondy, która brzmi dość optymistycznie. Sondę przygotowała dla nas Ewa Tylus, a jej rozmówcy podzielili się swoją wiedzą, ale też doświadczeniami na temat udzielania pierwszej pomocy. Posłuchajmy. Tak właśnie zdarzyło mi się w sklepie, kiedy było dużo ludzi i duszno było. Pewna pani bardzo źle się poczuła i osunęła się na ziemię, więc rozluźniłam jej ubranie, tak żeby miała tutaj luźno i zaczęłam ją klepać mocno tak po buzi, aż lepiej się poczuła i po prostu tak już prawie, że zemdlała, ale odzyskała przytomność i już uśmiechnięta podziękowała mi. Nie, nigdy nie udzielałem pierwszej pomocy, ale wiem, jak się to robi, ponieważ skończyłem ratownictwo medyczne. Jeśli się widzi, że ktoś nie oddycha, najpierw należy udzielić pomocy samemu, następnie wezwać karetkę pogotowia. Nie zdarzyło mi się osobiście udzielać pomocy. Mam nadzieję, że mi się nie będę musiała. Powinniśmy najpierw, jeżeli widzimy, że człowiek leży i nie rusza się, podejść do niego, zapytać, co się stało, potrząsnąć, czy po prostu dotknąć go. I jeżeli nie reaguje, sprawdzić, czy ma oddech. Czy ma tętno. Tak zdarzyło mi się udzielić pierwszej pomocy mojej mamie. A jak to było? W nocy moja mama zemdlała około godziny pierwszej i wtedy pierwsze co zrobiłam, to zobaczyłam, czy oddycha, czy w ogóle kontaktuje. Zadzwoniliśmy po karetkę, ale na początku próbowałam sama udzielić pomocy. W szkole nas uczyli, ale tak w nocy to się nie pamięta tego wszystkiego, ile uciśnień, ile tych wdechów, więc tak najprostszymi ruchami to co pamiętałam, bo w nocy każdy jest zaspany dopiero. Później tak mi się przypomniało, że trzeba jakieś uciśnięcia, klatki czy wdechy robić. A czy jesteśmy zobowiązani do udzielania pierwszej pomocy? Tak, mamy wszyscy obowiązek, żeby udzielić pierwszej pomocy potrzebującym. Niezależnie od tego, czy jesteśmy ratownikami medycznymi, czy też nie. Tak, jeśli się na tym zna. Ponieważ można zrobić komuś krzywdę, jeżeli udziela się pomocy nieprofesjonalnie i bez odpowiednich umiejętności. Musowo od razu udzielić tej osobie pomocy. Każda minuta się liczy. A dopiero później dzwonić po karetkę. Nie czekać, nie? Co państwo na to? Od czego zacząć? Właśnie, bo jest sporo tak, wątków. Jest dosyć dużo wątków. Może ja bym zaczął od tego, że bardzo często pierwsza pomoc nam się kojarzy właśnie z jakimiś wypadkami drogowymi, tak, jakimiś bardzo skrajnymi sytuacjami. Natomiast tutaj, tak jak pani w sądzie powiedziała, że udzielała pierwszej pomocy własnej mamie, no i statystyki pokazują to, że najczęściej pierwszej pomocy udzielamy wcale nie gdzieś na ulicy, gdzieś w wypadkach drogowych, tylko właśnie we własnych domach, czyli swojej rodzinie, swoim znajomym, co nie oznacza, że dom jest najniebezpieczniejszym miejscem świata, bo to by była przesada. Natomiast mamy pragnienie, jeżeli coś nam się dzieje złego, wracać do domu. Co do umiejętności udzielania pierwszej pomocy, no tutaj temat jest
właśnie tych umiejętności tak naprawdę udzielania pierwszej pomocy, czyli w szkole coś mieliśmy, jakieś zajęcia były tutaj, no różnie to wygląda w różnych szkołach, natomiast później już w życiu dorosłym często nie mamy styczności z tego typu zajęciami, a prawda jest taka i tutaj też badania przez Czerwony Krzyż wykonywane pokazują, że mniej więcej po 2 latach człowiek po prostu zapomina umiejętności, gdzieś ta teoria jest, stąd przekonanie, że umiem udzielić pierwszej pomocy, bo przecież pamiętam, że w sytuacji stresowej okazuje się, że dwa wdechy, natomiast tak naprawdę na kursach pierwszej pomocy najważniejszą rzeczą jest praktyka, wcale nie teoria, tak? Czyli to, czego się nauczymy, to co wykonamy fizycznie na kursie, no to po prostu daje nam później umiejętności. Często kursanci wracają, mówiąc tak, po udzielaniu pierwszej pomocy do nas wracają, mówią, że teorii nie bardzo, ale no, tak zwana pamięć mięśniowa, tak, czyli że trzeba coś wykonać, była zachowana, tak? Tak więc tutaj no, te ćwiczenia są bardzo ważne i ważne jest to, żeby tą wiedzę powtarzać. Po pierwsze dlatego, że ta wiedza zanika po prostu i umiejętności przede wszystkim zanikają, a po drugie pierwsza pomoc się zmienia. Co 5 lat mamy wydawane nowe wytyczne udzielania pierwszej pomocy. Są wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, ale także Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, które modyfikują pierwszą pomoc. To, czego się uczyliśmy 10-15 lat temu, to jest już zupełnie co innego niż w tej chwili. Tutaj w sądzie jedna osoba mówiła, że należy sprawdzić oddech i tętno. W tej chwili w pierwszej pomocy tętna, tak, czyli pracy serca się nie sprawdza bezpośrednio, czyli tam gdzieś na tętnicy szyjnej, tylko po prostu bada się oddech, bo oddech jest objawem tętna, tak, czyli nastąpiło delikatne uproszczenie, żeby te procedury były bardziej zrozumiałe dla laika. Pani Martyno, jest pani instruktorką udzielania pierwszej pomocy. Co panią skłoniło do kształcenia się w tym kierunku? Tak, ja swoją przygodę z pierwszą pomocą zaczęłam w zasadzie po szkoleniu w Polskim Czerwonym Krzyżu. Szkolenie było w ramach toku studiów. Wcześniej owszem, właśnie w szkole średniej, ale też w pracy w ramach BHP miałam takie szkolenia z pierwszej pomocy, jednak na takich szkoleniach z BHP one są bardzo dawkowo potraktowane, te tematy z pierwszej pomocy. W zasadzie nigdy się nie spotkałam, żeby były jakieś ćwiczenia przeprowadzane. W zasadzie sama teoria i bardzo, bardzo skrótowo i tak naprawdę niewiele jesteśmy w stanie z tego wynieść. I dopiero na szkoleniu w Polskim Czerwonym Krzyżu, byłam na szkoleniu podstawowym, czyli dwudniowym, dosyć intensywnym, rzeczywiście moja świadomość naprawdę wzrosła, jeśli chodzi o tą pierwszą pomoc. Parę miesięcy po tym wydarzeniu miałam nieprzyjemną sytuację, w zasadzie, że musiałam tej pierwszej pomocy udzielić i po tym wydarzeniu stwierdziłam, że fajnie się dalej w tym rozwijać, zarówno dla mnie, dla siebie samej, żeby te umiejętności jednak były większe, ale też przekazywać tą wiedzę dalej, gdyż jest to naprawdę w moim odczuciu bardzo ważne umiejętności i mogą się nam przydać tak naprawdę w każdej chwili, kiedy się tego nie spodziewamy. No właśnie, miała pani szansę wykorzystać tę teorię, którą zdobyła pani na kursach. Rozumiem, że wszystko zakończyło się pomyślnie. Co pani czuła, jak ta adrenalina już z pani spłynęła? Mimo wszystko nie ukrywam, że byłam bardzo zestresowana i tutaj nie ma co się oszukiwać, że po szkoleniu stresu nie ma, bo jest, ale dzięki temu, że to wszystko było przećwiczone, to tak jak Piotr wspomniał, to jednak gdzieś zostaje i wiemy, co mamy robić. No później jednak była ogromna satysfakcja i wręcz radość, że mogłam tej pierwszej pomocy komuś udzielić i to jeszcze prawidłowo, tak? Poczucie dobrze spełnionego obowiązku i satysfakcja, którą przeżywamy po tym, jak udało nam się komuś udzielić pierwszej pomocy, jest rzeczą bezcenną i wydaje mi się, że ta świadomość i chęć udzielenia komuś pomocy, tak jak sami życzylibyśmy sobie właśnie, żebyśmy zostali potraktowani w sytuacji kryzysowej, to powinno być tym elementem dominującym w tej sytuacji, nie obligacje prawne, bo przecież przypomnijmy, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem, prawda? Z artykułu 162 Kodeksu Karnego mówi, że za nieudzielenie pierwszej pomocy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, czyli obowiązek udzielania takiej pomocy nie mamy. Natomiast no ja często też prowadząc kursy mówię, że mam nadzieję, że nie tylko obowiązek
prawny, ale także moralny właśnie, właśnie będzie kierował kursantami z tego względu, że no, często jest tak i też tak szkole instruktorów, którzy później prowadzą, żeby szkolili swoich kursantów tak, jakby ci właśnie kursanci mieli udzielać im później pierwszej pomocy, tak, bo niestety wypadki nie wybierają, czy zdarzy się ten wypadek instruktorowi, ratownikowi, lekarzowi. No tutaj jest pełna losowość, a może właśnie osoba po takim kursie udzielać pierwszej pomocy nawet profesjonaliście i może mu po prostu ratować pomóc, życie. Tak, ratować życie. Pani Martyno, no jest pani instruktorem. Co powinniśmy wiedzieć, żeby skutecznie pomóc komuś w kryzysowej sytuacji? Jakie są te obowiązujące w tej chwili standardy? Tak, to przede wszystkim, jeśli widzimy osobę poszkodowaną, dbamy o swoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia jest najważniejsze, więc sprawdzamy, czy jest bezpiecznie, czy nic nam nie grozi. Następnie szukamy kogoś do pomocy i spróbujemy się jakoś skontaktować z tą osobą poszkodowaną, czyli są to kontakty najpierw głosowe. Mówimy halo, halo, czy mnie pani słyszy? Jeśli nie reaguje, kontakt dotykowy. Następnie przystępujemy do dalszych czynności, tak? Czyli sprawdzamy oddech, kontrola oddechu i po kontroli oddechu prosimy tę osobę, która ma już przygotowany telefon, żeby wezwała pogotowie. Dopiero w tym momencie wezwamy pogotowie, żeby poinformować, czy jest osoba oddychająca, czy nieoddychająca. I przystępujemy do dalszych czynności. Czyli jeśli osoba oddycha, to udrażniamy drogi oddechowe do momentu przyjazdu pogotowia i kontrolujemy oddech co jedną minutę. Jeśli osoba jest nieoddychająca, przystępujemy do resuscytacji, tak, czyli do uciśnień, 30 uciśnięć i 2 wdechy. I tak do momentu przyjazdu pogotowia. A to niestety może czasem potrwać nawet kilkadziesiąt minut. Rozumiem, że tę drugą osobę, która już wykonała swój obowiązek i poinformowała pogotowie ratunkowe o tym, że jest taka sytuacja, w której powinni interweniować, również można wykorzystać i poprosić ją o pomoc. Tak, oczywiście. Oczywiście też prosimy, żeby z nami została. Zawsze może nam się przydać, tak? Co z defibrylatorem, bo teraz w metrze, na dworcach, wszędzie mamy dostęp do tego sprzętu. Tego kiedyś nie było. Jest to urządzenie skomplikowane, czy każdy z nas będzie umiał je obsłużyć w takiej sytuacji? Powiem w ten sposób, w momencie, kiedy tak jak Martyna mówiła, czyli po nawiązaniu kontaktu dotykowego i słownego, musimy udrożnić drogi oddechowe. Udrożnienie dróg oddechowych wykonujemy poprzez położenie dwóch palców na części twardej brody, całej ręki na czole nad brwiami i odchyleniu głowy do momentu, kiedy broda jest najwyższym punktem twarzy, czyli po prostu troszeczkę odchylenie głowy do tyłu. Wtedy przykładamy nasz policzek do ust i nosa poszkodowanego, patrząc na klatkę piersiową, bo chcemy usłyszeć uchem oddech, chcemy poczuć ciepło wydychanego powietrza i zobaczyć ruchy klatki piersiowej. I w trakcie badania oddechu, który wykonujemy przez 10 sekund, musimy wykryć minimum 2 oddechy. Jeżeli są 2 oddechy i więcej, oznacza to tyle, że poszkodowany oddycha, wtedy udrażniamy drogi oddechowe, oczywiście wzywamy zespół ratownictwa medycznego, tak żeby też był poinformowany i dbamy o to, żeby poszkodowany mógł oddychać, czyli ciągłe udrażnienie dróg oddechowych, sprawdzamy oddech co minutę u takiego poszkodowanego. Natomiast jeżeli zdarzy się sytuacja, że nasz poszkodowany nie oddycha, czyli wykryliśmy 1 albo w ogóle 0 oddechów, wtedy oprócz wezwania zespołu ratownictwa medycznego prosimy także osobę o przyniesienie defibrylatora. Te defibrylatory, które są ogólnodostępne, zresztą u Państwa tutaj na recepcji na dole też takie urządzenie jest, to są tak zwane automatyczne defibrylatory zewnętrzne. One są w dwóch wersjach, półautomatycznej albo zupełnie automatycznej. Natomiast ta półautomatyczność polega na tym, że to ratownik będzie wyzwalał sam wstrząs, natomiast nie będzie decydował o tym, czy urządzenie go wykona, czy nie, tak? Czyli automatyka polega na tym, że nie jesteśmy w stanie tym urządzeniem zrobić poszkodowanemu krzywdy. Co więcej, po uruchomieniu tego urządzenia ona wydaje tutaj w zależności od modelu różnego typu komendy głosowe, to wszystkie modele, na niektórych są jeszcze ekrany, które tam pokazują, co należy zrobić. I tak naprawdę najważniejsza zasada dotycząca automatycznego defibrylatora zewnętrznego polega na tym, żeby słuchać się poleceń wydawanych przez urządzenie. Po prostu tak ono nas przeprowadzi przez całą
przez cały etap przyklejenia elektrod kontroli poszkodowanego. Jeżeli nie będzie zalecany wstrząs, bo i tak się może zdarzyć, będzie mówił, że należy wykonywać 30 ucisków i 2 wdechy. Niektóre defibrylatory będą nam nawet odliczały kolejne uciski. Wykonaj wdech. Niektóre po prostu uruchamiają metronom, który nam nadaje rytm około 100 uderzeń na minutę. Te uciski powinniśmy wykonywać w tempie od 100 do 120 uciśnięć na minutę. Tutaj mógłbym dalej mówić o głębokości i tak dalej. Natomiast problem jest w tym, że poszkodowany nie ma żadnej miarki, nie ma żadnej lampki, diody, która się zaświeci, że już dobrze jest ucisk wykonany, więc po prostu te umiejętności trzeba przećwiczyć i trzeba wiedzieć, jak bardzo ta klatka piersiowa ma się ucisnąć. Następnie wykonujemy 2 wdechy, no i ten automatyczny defibrylator zewnętrzny rzeczywiście czuwa nad moją akcją. Co 2 minuty według programu sprawdza ponownie, co się dzieje z sercem poszkodowanego, no i decyduje urządzenie, czy wykonać, czy wstrząs jest zalecany, czy nie, czyli są to urządzenia w pełni automatyczne, możliwe do użytku tak dla osoby, no najlepiej po przeszkoleniu, bo wtedy czynności będą skuteczniejsze. Natomiast nawet jeżeli takiego przeszkolenia nie było, też warto, żeby takie urządzenie mnie prowadziło przez po prostu udzielanie pierwszej pomocy. Czyli warto ich używać i nie musimy się obawiać, że osobie, która i tak już jest poszkodowana, zrobimy jeszcze większą krzywdę. Krzywdy na pewno AED nie zrobimy. Tak naprawdę no jest kilka takich ważnych zasad bezpieczeństwa co do używania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Chodzi tutaj o to, żeby klatka piersiowa poszkodowanego była sucha, żeby nie znajdowały się na niej jakieś wisiorki, czyli zupełnie goła, bez żadnych elementów metalowych, tak, żeby po prostu impuls na pewno przeszedł przez serce poszkodowanego. Dodatkowo, no to czasami na kursach to jest jako humorystyczne traktowane, natomiast nadmierne owłosienie klatki piersiowej, nie pozwalające po prostu tym elektrodom przylgnąć do ciała poszkodowanego. No tutaj przy defibrylatorach często mamy takie jednorazowe maszynki do golenia, one właśnie służą do tego, żeby to owłosienie ewentualnie usunąć. Też mamy właśnie ręczniczek, żeby wytrzeć klatkę piersiową, natomiast generalnie są to urządzenia bardzo bezpieczne, które bardzo poprawiają szanse na przeżycie poszkodowanego w przypadku właśnie braku oddechu. Niewątpliwie, czytając na temat udzielania pierwszej pomocy, takim elementem, który dość często jest podnoszony w wypowiedziach osób, które miałyby zająć się osobą poszkodowaną, jest zwykły lęk. Skąd się ten lęk bierze przed udzieleniem pierwszej pomocy, pani Martyno? Ja myślę, że z nieświadomości, z tego, że ludzie nie są przeszkoleni, nie mieli odpowiednich szkoleń zrobionych i dlatego boją się też, że coś zrobią tej osobie poszkodowanej, ale prawda jest taka, że już gorzej nie będzie, jeśli ta osoba nie oddycha, to tak naprawdę już gorszej krzywdy nie zrobimy. Chodzi o to, żeby ona jednak zaczęła oddychać. Ludzie często obawiają się, że mogą się czymś zarazić na przykład, dlatego bardzo ważne jest, żeby nosić ze sobą rękawiczki jednorazowe i maseczkę do sztucznego oddychania. One zajmują naprawdę niewiele miejsca, zmieszczą się w każdej torebce, nawet w kieszeni, a naprawdę pomogą i dzięki temu ten strach przed udzieleniem pierwszej pomocy będzie na pewno mniejszy. Też jednak te szkolenia, zwłaszcza jeśli je powtarzamy regularnie, nawet co 2 lata, tak, albo częściej, powodują to, że ten lęk jednak zanika i jest znacznie mniejszy, już nas nie paraliżuje ten strach i jesteśmy w stanie tej pierwszej pomocy udzielić. Część osób też boi się później konsekwencji, oglądając, nie wiem, może jakieś seriale amerykańskie, tak, że ja udzielę pierwszej pomocy, a później będę miał z tego tytułu problemy. Polskie prawo dosyć dobrze chroni osoby udzielające pierwszej pomocy. Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, osoba, która udziela pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, no, przez prawo jest traktowana jako funkcjonariusz publiczny. Natomiast oczywiście musimy zachować tak zwaną należytą staranność, czyli no, dla przykładu, jeżeli zrobimy krzywdę poszkodowanemu i udzielimy mu pierwszej pomocy, to chwała nam za to, że udzielimy pierwszej pomocy, natomiast nadal za tą wyrządzoną krzywdę
Absolutnie, absolutnie nie robimy pierwsza pomoc. To jest zabezpieczenie poszkodowanego do momentu, kiedy przyjedzie zespół ratownictwa medycznego i przejmie, tudzież straż pożarna, tak, jakieś służby, które też są wyszkolone lepiej niż osoba udzielająca pierwszej pomocy. Po prostu staramy się podtrzymać tego poszkodowanego, nie pogorszyć jego stanu, tak? Nikt na kursach pierwszej pomocy nie uczy operacji na otwartym sercu, tak, gardle i tak dalej. Uczymy po prostu podstawowych, naprawdę podstawowych umiejętności, które pomogą na przykład w przypadku, kiedy mamy do czynienia z brakiem oddechu, tak naprawdę walczymy o to, żeby mózg nie uległ dotlenieniu i żeby nie zaszły w nim nieodwracalne zmiany. Tak, to jest najważniejsza rzecz przy uciskach i wdechach, którą robimy, tak, czyli walczymy. Mam jeszcze takie pytanie o kursy udzielania pierwszej pomocy, które organizuje PCK już od dość dawna, ale są to kursy pomocy skierowane dla dzieci. Jaki jest tego cel? Czy dziecko jest w stanie skutecznie udzielić pierwszej pomocy, czy bardziej chodzi wam o to, żeby od najmłodszych lat wpajać dzieciakom przekonanie o tym, jak istotna jest to umiejętność dla każdego z nas? Powiem tak, głównie, może nie głównie, ale chodzi też o cel właśnie taki edukacyjny, po prostu, żeby młodzieży to nie był obcy temat. Tak naprawdę pełnej pierwszej pomocy, czyli ze wszystkimi elementami, według tutaj standardów Federacji Czerwonego Krzyża możemy uczyć mniej więcej od 15-16 roku życia. Głównie tutaj chodzi o warunki fizyczne, tak, czyli dziecko, nie wiem, na przykład 10-letnie nie będzie w stanie skutecznie wykonać ucisków na osobie dorosłej, po prostu nie ma takiej możliwości, ale będzie w stanie wykonać telefon, wezwać zespół ratownictwa medycznego, co z kolei pomoże temu dorosłemu, więc tutaj w pewnym ograniczonym względzie, tak, żeby na pewno było w stanie dziecko wykonać takie czynności. Gdzie należy się udać, jeśli ktoś chce nauczyć się udzielania pierwszej pomocy albo przypomnieć sobie, jak się w sytuacji kryzysowej zachować poprawnie? Powiem tak, oczywiście zapraszamy na szkolenia Polskiego Czerwonego Krzyża na stronie www.pierwszapomoc.pck.pl. Mamy kontakty do naszych oddziałów okręgowych, też bezpośrednio do nas, do Biura Zarządu Głównego też jest kontakt. Dodatkowo jeszcze mogę polecić, bo na tej stronie mamy instrukcję pierwszej pomocy, taką do wydrukowania, można sobie ją włożyć do portfela na przykład, więc też warto taki element przeczytać, tak, mieć przy sobie, więc tutaj po prostu zapraszamy do kontaktu na stronę. Dodatkowo też mamy Facebooka, na Facebooku mamy profil pierwszopomocowy, gdzie różne materiały także są udzielane. To jest PCK Pierwsza Pomoc, tak, czyli Facebook PCK Pierwsza Pomoc, więc też serdecznie zapraszamy na ten profil. Martyno, czego pani życzyć z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy jako instruktorce? Żeby jak najlepiej wyszkolić kursantów. Żeby byli skuteczni. A panu, panie Piotrze? Najwięcej osób się szkoliło z pierwszej pomocy, bo jest to po prostu ważna umiejętność, którą każdy z nas powinien posiadać i doskonalić tak naprawdę przez całe życie. Na przykład mogę podać, że moja najstarsza kursantka miała 92 lata. Za udział w programie dziękuję bardzo serdecznie naszym dzisiejszym gościom, czyli panu Piotrowi Skórze, koordynatorowi Krajowemu Pierwszej Pomocy PCK. Dziękuję. Dziękuję również pani Martynie Skrzypkowskiej, instruktorce kursów pierwszej pomocy. Dziękuję. Ja również dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie programu Na Zdrowie, oczywiście do Polskiego Radia 24. Przyszłą sobotę o 16:33 do usłyszenia mówi Elwira Kaganowicz. Reklama. Vitotel dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotel to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Po reklamie. Autopromocja. Często
słyszymy, że sport jest trampoliną do sukcesu i to bez względu na to, czy jest to bieganie, siłownia, czy jazda na rowerze. Bo samodyscyplina i wytrwałość powodują, że stajemy się lepszą wersją siebie. Natalia Bogdan, właścicielka Agencji Pracy, potwierdza, że tak to właśnie działa, a o szczegółach w audycji Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. Niedziela, 13.15. Zapraszam, Maja Kluczyńska. Wiolka przyjeżdża z rodzinnej wsi do Częstochowy na studia polonistyczne. Życie w mieście oznacza dla dziewczyny wiele nowych wyzwań. Stancje to nowa, niepokojąca, ale pełna humoru powieść Wiolety Grzegorzewskiej, której debiut Gugły w 2014 roku był literackim wydarzeniem, zdobywając nominację do International Man Booker Prize. Książka jest subtelną historią o dojrzewaniu, młodzieńczym zagubieniu, poszukiwaniu i poznawaniu samego siebie. Autorka stancji, Wioleta Grzegorzewska, będzie gościem audycji Warto Czytać w niedzielę o 14.15. Luisa Bebłot, zapraszam. Autopromocja. Dół Polskie Radio 24, zbliża się 17. Czas na informacje dnia. Siedlcach wiec poparcia dla reformy wymiaru sprawiedliwości wprowadzanej przez rząd PiSu. Zbieramy podpisy pod żądaniem reformy. Z udziałem rodziny księdza Popiełuszki obchody 70. rocznicy urodzin błogosławionego. Na każde wspomnienie łzy płyną w oczy. Polski film Pokot powalczy o Oscara, informuje Polski Instytut Sztuki Filmowej. Paweł Zieliński, zapraszam. O poparcie dla reformy wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju apeluje były działacz opozycji niepodległościowej w PRL-u Adam Borowski. Mówił o tym podczas wiecu poparcia dla rządu, który odbył się w Siedlcach. Organizator Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności mówił, że o tę reformę toczy się walka, a gabinet Prawa i Sprawiedliwości z powodu planowanych zmian jest atakowany między innymi przez Komisję Europejską. My musimy temu rządowi dać strasznie silne poparcie. Zbieramy podpisy pod żądaniem reformy, żeby ci, kto mają reformować sądy, byli nieugięci. Nie ma kroku w tył. Mamy zbudować państwo sprawiedliwe. Wszystkich niesprawiedliwości, niegodziwości, które się dokonały w III RP, nie naprawimy. Niestety nie wszystko da się naprawić, ale w imię przyszłości naszych dzieci my musimy uczynić Polskę sprawiedliwą, by sądy były siłą Rzeczpospolitej. Zdaniem Adama Borowskiego po 1989 roku, mimo transformacji w polskich sądach, nadal dochodziło do wielu patologii. W siedleckim wiecu wzięli też udział politycy PiSu, w tym wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński i minister energii Krzysztof Tchórzewski. Zgromadzeni przyjechali głównie z Mazowsza, Lubelszczyzny oraz Podlasia. Obecni byli też członkowie klubów Gazety Polskiej. W Suchowoli na Podlasiu trwają obchody 70. rocznicy urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dwudniowe uroczystości odbędą się również w Okopach, rodzinnej wsi kapłana, gdzie urodził się 14 września 1947 roku. Bratanek kapłana Marek Popiełuszko ze wzruszeniem wspomina spotkania z księdzem Jerzym Popiełuszką i ma nadzieję, że dzięki takim uroczystościom jemu i innym uda się dowiedzieć na jego temat jak najwięcej. Nas pytał o szkołę, o kolegów, koleżanki. Takie proste, zwykłe, najzwyklejsze rodzinne spotkania. Dlatego może trochę żałuję, że nie notowałem. Żeby człowiek wiedział, że to będzie tak krótko, to byśmy wszystko notował. Dlatego mi braknie księdza Jerzego. Ja go cały czas szukam poprzez tych ludzi, którzy pamiętali księdza Jerzego. Chłonę każdą opowieść. Dlatego też chcę, żeby to było kontynuowane, żeby oni mogli powiedzieć młodzieży o tym, jakim ksiądz Jerzy był na co dzień. W południe przed pomnikiem księdza Popiełuszki przedstawiciele władz, rodzina duchownego oraz pielgrzymi złożyli kwiaty i odmówili modlitwę. Później obchody przeniosły się do miejscowego liceum. Tam zorganizowano uroczystości wspomnieniowe. O 18.00 zostanie odprawiona msza święta w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. A do tego tematu będziemy wracali po serwisie informacyjnym w relacji Sylwii Białek.
Komisja Oscarowa wybrała film Pogod w reżyserii Agnieszki Holland na polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Poinformował o tym Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jak mówi szef komisji Paweł Pawlikowski, po długich dyskusjach komisja uznała, że to Pogod będzie w tym roku najlepiej reprezentował polską kinematografię w tej trudnej rywalizacji oscarowej. Reżyser przyznaje, że rozważano kilka tytułów, ale jak podkreśla, w naszej ocenie film Agnieszki Holland ma najwięcej atutów, które mogą pomóc mu w kampanii promocyjnej i w konsekwencji zwiększyć szanse na uzyskanie nominacji do Oscara. Agnieszka Holland była 3 razy nominowana do Oscara, w tym 2 w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Jej film Pogod zdobył Srebrnego Niedźwiedzia podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Belgijski port w Antwerpii, 2 pod względem wielkości w Europie, zaostrza walkę z mafią narkotykową. Policjanci, celnicy, sędziowie i firmy transportowe łączą siły, aby w skoordynowany sposób walczyć z przemytem kokainy. Policja federalna w Belgii ostrzegała niedawno, że gangi narkotykowe próbują przenikać w struktury policji, służb celnych i wymiaru sprawiedliwości. Skoro udało im się już przekupić niektórych pracowników portu w Antwerpii, będą próbować dalej, przyznał minister spraw wewnętrznych Jan Jambon. Tym bardziej, że jak tłumaczył, zasady odbioru transportu ze statków w porcie zostały ostatnio zaostrzone. Przy rozładunku pracownikom portu towarzyszą przedstawiciele policji i służb celnych. Zatem ściślejsza koordynacja działań i współpraca policjantów, celników, sędziów i firm operujących w porcie jest konieczna, podkreślił szef belgijskiego MSW. W ostatnim roku w porcie w Antwerpii skonfiskowano prawie 30 ton kokainy, która miała być przerzucona drogą morską do Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio. A na koniec o odkryciu niezwykle cennego grobowca w Egipcie. Pochodzi on sprzed co najmniej 3500 lat. Egipscy archeolodzy odkryli go w Luksorze. Grobowiec należał do złotnika. Znaleziono w nim bogaty zbiór artefaktów, w tym sarkofagi, mumie, biżuterię oraz wykonane z drewna maski pogrzebowe. Krypta jest położona na zachodnim brzegu Nilu w nekropolii przeznaczonej dla arystokratów i najważniejszych urzędników na dworze faraona. To kolejne w tym roku ważne odkrycie archeologiczne w Egipcie. W kwietniu w innej krypcie w Luksorze odkryto 8 mumii. Miesiąc wcześniej pod podłogą domu w jednej z dzielnic Nędzy w Kairze znaleziono wielki pomnik z czasów antycznych. Czas na prognozę pogody. W Warszawie za oknem piękna pogoda, jest ciepło i słonecznie. Tak jest też w większości regionów. Więcej chmur może pojawić się na zachodzie kraju, tam możliwe są również burze i deszcz. Temperatura od 19 stopni w zachodniopomorskim do 20 na Wybrzeżu, 25 na Mazowszu, Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. A o tym, jaka pogoda czeka nas w nocy, powiemy już za godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Niezależnie od pogody za oknem, zachęcam gorąco do tego, by tę sobotę spędzić z Polskim Radiem 24. Przed mikrofonem Łukasz Sobolewski. Kłaniam się nisko, będę z Państwem do godziny 19 na zegarach 6 minut po godzinie 17. Już teraz przenosimy się do Suchowoli w województwie podlaskim, gdzie trwają obchody 70. rocznicy urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Na miejscu jest Sylwia Białek. Witaj Sylwio, dzień dobry. Witam serdecznie. Powiedz proszę, jakiego rodzaju wydarzenia odbywające się w ramach tych uroczystości dzisiejszych w Suchowoli już za nami, a co nas jeszcze czeka na miejscu tam, gdzie jesteś? Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się w południe przed pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wzięli w nich udział bliscy przyjaciele, ale także zaproszeni goście. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak powiedział, że wprawdzie sprawcy zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki zostali ukarani, ale ci, którzy je zlecili, nie ponieśli kary. Szef MSWiA zaznaczył także, że nie rozliczono ludzi, którzy stali na czele aparatu komunistycznego. Przez wiele lat w czasie III Rzeczypospolitej funkcjonariusze SB cieszyli się przywilejami, takimi samymi przywilejami, jakimi cieszyli się w PRL-u. Do czasu, do 16 grudnia ubiegłego roku, kiedy to Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę dezubekizacyjną. Ustawę, która odbiera funkcjonariuszom SB nienależne przywileje. Mimo wściekłego ataku opozycji, mimo tego, że blokowano mównicę sejmową, ustawa została przyjęta. Pełniąc obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że nie byłoby niepodległej Polski bez świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
nie byłoby niepodległej Polski, gdyby nie dwa wielkie wydarzenia, które we współczesnych dziejach zaciążyły i zaważyły. Wybór Karola Wojtyły na papieża, na tron apostolski i męczeńska śmierć księdza Jerzego. Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalami Pro Patria poetkę Teresę Boguszewską, świadka w procesie beatyfikacyjnym Adama Nowosada, i Joannę Sokół za pielęgnowanie pamięci o księdzu Jerzym Popiełuszce. Teresa Boguszewska, której wiersze kapłan wybierał do mszy za ojczyznę, powiedziała, że ksiądz Popiełuszko swoimi słowami dawał Polakom nadzieję. To człowiek święty po prostu, no, który chodził między nami. Zresztą w wielu wierszach to piszesz. On mówił prawdę. I człowiek, jak pojechał na mszę na ojczyznę, to po prostu czuł się wolny. Całe to zło odchodziło i tylko był ojczyzna i ludzie, było ze 40 tysięcy ludzi albo i lepiej. On zajmował się właściwie wszystkimi ludźmi. Był kapelanem robotników w Hucie Warszawa. Przychodzili aktorzy, lekarze, profesorowie, naukowcy. Przychodzili poradzić się. On pytał się zawsze, w czym mogę pomóc. I rozdawał wszystko, co dosłownie dostał. Taki był po prostu. Wszyscy go prawie że nosili. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek podkreślał w czasie uroczystości, że komunistom nie udało się zatrzeć pamięci o księdzu Popiełuszce. Dzisiaj, w 70. rocznicę jego rodzin, czytany był list od prezydenta Wolnej Rzeczpospolitej, premier, marszałków. Jego grób do dzisiaj odwiedziło 20 milionów ludzi. Nad nim pochylali się prezydenci kilkunastu krajów, premierzy, kanclerzy. A wkrótce, mam nadzieję, że już o świętym księdzu Jerzym usłyszy cały świat. Po uroczystościach oficjalnych zaproszeni goście przeszli do liceum, do którego ksiądz Jerzy Popiełuszko uczęszczał i gdzie zdał maturę. I tam wspominali jego działalność, ale też to, jaki był na co dzień. A na co dzień, jak usłyszałam, w Suchowoli zawsze o wszystkich pamiętał, dla każdego znalazł czas. I właśnie takiego księdza mieszkańcy Suchowoli pamiętają. Teraz o godzinie 18 rozpocznie się w miejscowej parafii, gdzie ksiądz Jerzy Popiełuszko był chrzczony i gdzie służył do mszy świętej, uroczysta msza święta. Obchody 70. rocznicy urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Suchowoli w województwie podlaskim obserwuje Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję za te relacje. A w Polskim Radiu 24 zmieniamy temat. Za nami pierwszy tydzień nowego roku szkolnego 2017-18. No, wyzwania przed uczniami, ale i przed nauczycielami. I to nie tylko edukacyjne. Ten właśnie nowy rok za sobą niesie, no bo zmienia się cały system polskiej edukacji. Kantra Public na zlecenie Polskiego Radia 24 zapytał Polaków o ich stosunek do reformy edukacji, która między innymi likwiduje gimnazja, przywraca 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie licea, a także wprowadza szkoły branżowe. Pozytywnie zmiany te ocenia 52% badanych, a negatywnie 34%. Opinie nauczycieli i Polaków na ten temat zebrała Ewa Delus. Czy potrzebujemy reformy edukacji, czy potrzebowaliśmy likwidacji gimnazjów, zmiany takiego systemu nauczania, jaki był do tej pory? Obserwacja tych minionych lat i doświadczenie nauczycieli były alarmem, że trzeba coś ze szkolnictwem zrobić, bo załamuje się i morale uczniów, i wychodzą ludzie niezreformowani, a szkoła ma reformować. Brakowało w tej reformie, która była do tej pory, zwrócenia uwagi na wychowanie ludzi odpowiedzialnych, gorących patriotów. Jeśli młodzież nie uczyła się swoich prawdziwych korzeni, nie znała historii, to młodzież zaczynała się bawić i dla niej szkoła była obiektem do zabawy, ale na pewno nie dla wszystkich pogłębianiem wiedzy. Uważam, że zdecydowanie była potrzebna ta reforma, bo model z gimnazjami zwyczajnie się nie sprawdził. I to nie sprawdził się w dwóch obszarach. Po pierwsze w obszarze wychowawczym, bo młodzież w najtrudniejszym wieku wrzuca się
nowe okoliczności, do nowych klas i jak wcześniej sam chodziłem do 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-klasowej liceum i obserwowałem, że jednak dopiero w liceum ludzie zaczynali trochę tak wariować. Młodzież, czyli sięgać po alkohol, zaczyna się popisywać przed innymi kolegami, ale przez 8 pierwszych klas to było spokojnie. Więc ze względów wychowawczych zdecydowanie ten model się nie sprawdził. Wydaje mi się też, że nie sprawdził się ze względów edukacyjnych. Z tego, co zauważyłam, przynajmniej na poziomie gimnazjalnym i późniejszym licealnym, to co roku powtarzały się te same tematy, a tematy te miały dosyć taką, bym powiedziała, tendencyjną budowę, bo budujemy człowieka, rozwijamy człowieka zabawy. Później tematy związane na przykład z ociepleniem, globalnym ociepleniem, czyli wmawiamy mu, że istnieje taki proces i ten temat za rok ponownie, oczywiście poszerzamy słownictwo, czyli ponownie rozszerzamy człowiekowi umiejętność mówienia na ten temat, któremu mu wmawiamy, że ten proces ocieplenia ma miejsce. To, z czym się spotkałam w podręcznikach, to jest właśnie taki nadmiar takiego konsumpcyjnego podejścia do życia, że właściwie my żyjemy po to, żeby konsumować i te dzieciaki są budowane jakby, ja miałam poczucie takiej hodowli konsumenta. Ten system wprowadzony razem z 3-letnimi gimnazjami absolutnie się nie sprawdził. Z perspektywy nauczyciela historii i z perspektywy nauczyciela uczącego liceum, no mogę stwierdzić, że absolutnie ten czas, który mieliśmy na przygotowanie ucznia do matury, był absolutnie niewystarczający. To w zasadzie 2,5 roku. Tak naprawdę trzeba było galopować z materiałem, zrobić w ciągu 2 lat materiał, a następne pół roku poświęcić na powtórki, ale tak naprawdę no z różnych względów organizacyjnych, wynikających chociażby z ferii, czy z jakichś dodatkowych dni wolnych, wycieczek uczniów razem z nauczycielami, no nie było takiej możliwości, żeby wyrobić się ze wszystkim w czasie. Także tak naprawdę my bardziej uczyliśmy do matury, a nie kształtowaliśmy młodego człowieka, w przypadku historii też i patrioty, który byłby no, odpowiedzialny za swój kraj i też miał wiedzę historyczną. Wiedział coś na temat swoich korzeni i dzięki temu miał zbudowaną tożsamość, taką jaką trzeba. Temat dnia. 15 minut po godzinie 17 w naszym studiu gość, pan Dariusz Supeł, prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, wieloletni aktywista. Kłaniam się nisko, czuwaj. Dzień dobry. Panie Dariuszu, porozmawiamy dziś o bardzo ważnym wydarzeniu, które można powiedzieć kilka chwil temu właśnie się zakończyło. 10 tysięcy uczestników forum, ponad 1000 panelistów, no i piknik, rodzinny piknik edukacyjny, to tylko część przedsięwzięć składających się na ogólnopolskie forum inicjatyw pozarządowych. Wczoraj początek w Warszawie, dziś zakończenie, jako się rzekło. Powiedzmy o tej wyjątkowej imprezie, o tym wyjątkowym wydarzeniu. Liczby, które pan podał, są liczbami zbiorowymi 8 forów, które się do tej pory odbyły. Co 3 lata edycja. Co 3 lata jest edycja od 1996 roku, kiedy było pierwsze forum. Tym razem było już 8 i 800 mamy uczestników tego forum. 72 organizacje, które się wystawiły na pikniku dzisiejszym, który właśnie o 17 się powinien zakończyć. No właśnie, no to pewnie się już zakończył. No, zważywszy, że mamy 17:16. To forum, myślę, doskonale uzmysławia, jak ważna jest pomoc, jak ważne jest to, by czasem w tym naszym pędzie dnia codziennego obejrzeć się i zobaczyć, że wokół nas jest sporo ludzi, którzy potrzebują pomocy. No to 800 osób to są właśnie przedstawiciele różnorodnych organizacji pozarządowych z całego kraju, które się tu właśnie zjeżdżają raz na 3 lata na takie święto trochę, żeby się podzielić swoimi doświadczeniami, porozmawiać o problemach, czy też no, natknąć się dodatkową myślą, czy też takim impulsem do kolejnego działania, ale też pokazać swoje dokonania. I to, żeby powiedzieć,
Panu pomocy tak naprawdę, ale tak gdybyśmy spojrzeli szerzej, no to te organizacje spełniają bardzo różne role. Tak od właśnie tej części pomocowej, której Pan wspomniał, prawda? Ale to jest pomoc społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, kultura, rozwój lokalny, sport. Tego jest bardzo dużo. To nie mamy czasami takiej świadomości, że gdybyśmy dzisiaj nie było na przykład organizacji pozarządowych, to by się okazało, że zniknęłoby 85% placówek dla bezdomnych. To jest 85 tysięcy osób, które z tego korzysta. To by zniknęło 8% szkół, czyli 1600 właściwie placówek, które prowadzą organizacje pozarządowe, szczególnie w tych małych miejscowościach. Zniknęłoby 2,5 tysiąca klubów, jakby kluby sportowe, to istnieją w każdej gminie, czyli prawie 2,5 tysiąca gminy, w każdej jest przynajmniej jeden klub sportowy, który coś zajmuje sportem powszechnym. Zniknęłoby 36% hospicjów, czyli 170 hospicjów, które prowadzą granice pozarządowe, ale też zniknęłyby festiwale typu festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty, czy też Warszawska Jesień. To też są inicjatywy prowadzone przez organizacje pozarządowe. Także zniknęłyby programy, które nam przednowocześniają biblioteki za pieniądze z Unii Europejskiej. Więc to jest bardzo szeroki wachlarz. Nie tylko właśnie, często kojarzony tylko z pomocą charytatywną tak naprawdę, a to nie do końca tak jest. Jeszcze mamy też dużo programów edukacyjnych. Nie tylko z tej edukacji formalnej prowadząc szkołę, ale tej edukacji nieformalnej, uzupełniającej. Ogrom działań i ogrom pracy i wielkie serca wszystkich tych ludzi, którzy poświęcają swój czas, energię, potencjał, kreatywność tym wszystkim właśnie wydarzeniom, przedsięwzięciom, nie tylko pomocowym, jak się okazuje i tak to należy kategoryzować. Jakie wyzwania stoją przed wszystkimi tymi osobami, które angażują się w tego rodzaju przedsięwzięcia? Co jest największą trudnością dnia codziennego? Myślę, że takim największym problemem jest takie zrozumienie tego, że właściwie tak naprawdę zrozumienie tego, że to nie organizacja jest jakby tym odbiorcą, nie wiem, czy tego społecznego spojrzenia, czy też tych pieniędzy, które próbujemy na to pozyskać. Bardzo różnych, no przecież tylko źródła, że tak powiem, państwowe, ale także prywatne, czy też z Unii Europejskiej, czy też inne zagraniczne. To, że tam zawsze na końcu jest ta osoba, której ta organizacja pomaga. Tak? I to w tych wszystkich dziedzinach, o których mówiliśmy, czyli ta młodzież, którą wspomagamy jakby w nauce, czy też te osoby, które są chore, czy też te, którym pomagamy znaleźć na rynku pracy, albo tym, którym pomagamy jako organizacja pozarządowa znaleźć się w nowej rzeczywistości, na przykład po wyjściu z więzienia, czy też po długotrwałej chorobie. Więc zależałoby nam na tym, i to jest ten problem, który czasami nie udaje nam się uświadomić we wszystkim, żeby patrzeć na organizacje pozarządowe jako emanację właściwie tych osób, dla których one istnieją, tak? Albo które są członkami, albo to są organizacje członkowskie, bo istotą jest, to są oni, to do nich trafiają wyniki tej pracy, że nie należy patrzeć, ile ta czy inna organizacja dostała pieniędzy, ale patrzeć, co ona za to zrobiła, komu pomogła, do kogo ta działalność, efekty tej pracy trafiły. To jest jeden z tych, myślę, takich dużych wyzwań, żeby pokazać i tym, którzy tymi pieniędzmi zawiadują, ale także i tym, którzy oceniają jakby działalność organizacji pozarządowych, po co one są tak naprawdę. Także bezinteresownie pomagać innym, no to jest coś, myślę, co należy chwalić ze wszechmiar i ze wszech stron. Natomiast nurtuje mnie jedno takie pytanie, czy tych osób, które pomagają w naszym kraju, jest wystarczająca ilość, bo potrzeby są ogromne. Przekrój tych wszystkich działań, o których Pan wspomniał, też bardzo, bardzo szeroki. Innymi słowy, czy nie brakuje rąk do pracy? Brakuje. Ale to jest... aktywność zwiększa się wtedy, kiedy ludzie widzą przede wszystkim skuteczność swojego działania, prawda? I też, bo to jest też kwestia zmiany nastawienia takiego społecznego do działania. Ja mam taką dewizję na przykład osobiście, że człowiek jest tyle wart, może dać innym. No bo po to trochę żyjemy, nie przecież dla siebie. Jesteśmy otoczeni, są nawzajem, jesteśmy sobie nawzajem potrzebni tak naprawdę i to nasza wartość wzrasta także dzięki tym, dla których funkcjonujemy i komu jesteśmy w stanie chociaż kawałek siebie oddać. To jest jeden element. I to jest taki, że ta struktura nie jest jeszcze dobrze rozwinięta.
myślę, że gdyby to chcieć porównać z innymi krajami, to w Stanach Zjednoczonych wytwarzają, wiedzę pozarządowe wytwarzają 7% produktów, to u nas tylko 1,5%, więc to jeszcze jest ciągle do osiągnięcia. Mamy 1% zatrudnionych, 100 tysięcy osób pracuje w organizacjach pozarządowych. To jest bardzo mało tak naprawdę, bo mówimy też o ponad 100 tysiącach organizacji pozarządowych funkcjonujących w kraju. No to oznacza, że to wypada by jeden pracownik na organizację. I to nie jest dużo, tak? A mówimy też o działaniach, które wymagają specjalistów, wymagają często dużego doświadczenia, wymagają często takiej pracy, no właśnie etatowej, no bo chcemy, żeby też były niektóre działania zrobione personalnie. I możemy wymienić przecież mnóstwo takich organizacji, które wszyscy znają i wiedzą, czym się zajmują, mają do niej olbrzymi szacunek, no i trzeba mieć świadomość, że te prace trzeba wykonać i do tego potrzeba specjalistów. Bo prawda jest też taka, że my zatrudniamy i to bardzo dobrych specjalistów w organizacjach, to ponieważ oni muszą być też multimedialni, muszą umieć się znajdować w sytuacji, żeby rozwiązywać problemy organizacyjne, ale są też specjalistami w danych dziedzinach, prawda, bo jak mamy fundację Amazonki, która się zajmuje osobami po amputacji, kobietami po amputacji piersi, no to